Witam widzowie. Zobaczcie co wróciło. Londirek. Zapinamy trzecią skibę. Odkryłem ostatnio, jak wam pokazywałem na odcinku ostatnim, spługa. Gdzieś orkę u Mateusza, teraz będzie orka u mnie. Teraz będzie orka u mnie. I zobaczymy jak to będzie szło. Porosiło trochę deszczu, ale to jest niestraszne nam, bo mamy napęd przecież. Napęd robi robotę. No i tak. Dobra. Trzeba skręcić, dokręcić te płozy. Przeszła taka ulewa, spadło 1,5 litra. I jedziemy, zobaczymy jak to się będzie orało. Spinacze są założone. I ma, tu jest wilgotno, bo tam jest glinda taka, nie? Na start zobaczymy jak to będzie szło. Jest godzina 20 po 5. Wróciłem dopiero z pracy, mówię, biorę się za orkę. Mówię, nie jest zła pogoda, bałem się, że będą gorsze warunki ze względu tego, że pokazywali opady ogólnie, nie? Pokazywali opady do czwartku, a tu widzicie, że tylko taka mini chmurka. Cały dzień słońce świeciło i dzisiaj jest to samo, nie? Także jestem dobrej nadziei. Dzięki wuja za wyrzucenie sprzęta. Jeżeli będziesz oglądał. No i co? Zobaczymy jak będzie szło. Ja chyba jechałem ostatnio. No nie, koparką jechaliśmy. Rywaliśmy z koparką ostatnio korzenie z Michałem. I jedziemy. Jak tu na oranym nie jest mokro, to... Kurczę, luksus jest chyba. Warunki są, będą chyba idealne do orki. Zobaczymy, najpierw jedziemy, ustawimy bóg, zobaczymy jak to będzie szło w ogóle. Tu widzicie, to pole jest do talerzowania, ale to się zajmę tym dopiero, jak zakończę orkę. Tu jest wilgotne pole i zobaczymy jak to będzie szło. Trochę coś tu podziałałem, ale i tak talerzówką będę musiał to ściekać, tak czy siak. Dobra. Wjeżdżamy i zmieniamy sobie tryb na wolniejsze biegi. Na razie takim biegiem. Zobaczymy jak ten pół w ogóle będzie szedł. Czy nie będzie trzeba odkręcić, rozkręcić skiby. Bez wychodzenia się uda. O kurde. Dobra. O, teraz tak. Dobra, dobra. Spróbujemy teraz. Próbujemy teraz. Te ścinacze nie będą przeszkadzały. Witam was. Dobra, orzemy. Niestety wczoraj mi kamera padła jak wyjechałem i wam wiele nie nagrałem. I tu potem już o co walczyłem, od godziny 19 rosiło i tak kurczę ciężko się to orało. Jeszcze po cienku to już w ogóle. Muszę tu wyrównać tą część tutaj. Tu jest, powinno być talerzowane, ale nie talerzowałem w tej części, żeby się to ładnie orało. Dobra, to tu wyrównam. Kontrolka się buguje. Muszę tu
sobie wyrównać tą część orki. No będzie to wymagało jeszcze uprawy dodatkowej, no ale niestety jest ciężko było, tym bardziej ten pług ciężko ustawić jest ze względu, że nie ma prowadnic z tyłu odpowiednich. Coś tam zmodziłem dzisiaj tą prowadnicę tylnią, ostatnią, to może nie będzie go ściągało tak bardzo na boki. Zapadało 5 litrów w sumie wczoraj, a wtedy jak orałem. Muszę wyrównać swoje te przejazdy, te wojaże nocne. To jest tragedia, powiem wam. Bo to jest tragedia, nie? Tak mi skiby, tak mi pług uciekał. Mam tu głośniczek, potem sobie za muzyczkę oczywiście. Tak mi pług uciekał. Tak mi tu pług uciekał, że wiecie, było ciężko. Dobra, wyjadę tu. Dobra, żeby się nie zakopać. Zobaczymy jak tam dalej będzie szło. To jest dość po tych opadach mokro. Wiadomo, że jest napęd niby 4x4, ale to nie jest takie kolorowe jak się wydaje. Czy pewnie wy to wiecie jak jeździcie dużymi ciągnikami, ale ja... Najgorsze to jest to, że jak przesiadam się przez ciapkę, przesiadam się z 30, to jest ciężko dla mnie wyczuć to. Nie powiecie po co tak orać takie błoto. No ale niestety nie mam czasu. Taka dość pilny temat jest, żeby to obsiać. A to jest dość pilny temat, bo chcę to obsiać. Przężyto właśnie tu będę chciał jeszcze raz i dlatego śpieszę się z tym, z tą uprawą tutaj. Śpieszę się z tą uprawą, żeby to zaorać. Kurde, no niby lemiesze nowe robią robotę, tak? Ale ustawić ten pług tutaj to jest jednak ciężka sprawa. Po prostu muszę wyrównać pierw tą orkę, którą tu rozpocząłem wcześniej. Bo widzicie jak jest ciężko. O, jakiś kamień tam się zapchało. Nie, może pójdzie. Idzie. Wiesz, jak prosty jest przejazd, to i to idzie, nie? Bo nas ściąga. Bo nas tu ściąga. A, zapomniałem, że jestem na takim przełożeniu. Z tym jedynką przosową, jak rzucam. Jedynką polową robię. Czwartym biegiem, jak rzucam wsteczny, to jadę dość szybko. O! Trzeba wyrównać te moje, to kurde, przejazdy. Mogę to talerzować, ale mówię wam, że nie miałem czasu. Kurczę, za szybko. Czas mnie gonił. Czas mnie bardzo gonił z tą orką, bo jest już po 20. Nie, 20 jest dzisiaj. 20 jest dzisiaj i dlatego taka sytuacja. No ale to pole będzie do uprawy. Leżówką będę musiał tu jechać i nic się chyba nie zrobi z tym. Leżówka tu wjedzie i dopiero może jako tako to będzie. O, tu już nas ściąga, żebyśmy jechali w gruździe. No ciężki temat z tym pługiem jest. Mateusza pługiem pewnie by mi się tu lepiej orało. Prosto by to wyglądało, bo ten pług bardzo ściąga. 30 nie dało się na przykład ujechać mimo obciążenia na przodzie, także no ciężko to było. Jak na to co orałem 30,
na to co orałem 30 i tym moim małym pizdzikiem. A tym bugiem tutaj znowu mi błąd wrócił. Nie wiem czemu mi się świeci błąd hamulca ręcznego, mimo że hamulec jest w dole. Weźcie mi napiszcie, bo jestem bardzo ciekawy czemu tak się dzieje. Czemu się tak to dzieje? Chyba coś jest z czujnikiem, tak mi się wydaje, z tego względu, że wczoraj miałem ten błąd, potem go nie miałem i pod koniec jeszcze mi się znowu zaświecił. Teraz jest powrotem, pewnie zgaśnie mi później, znając życie. Nie wiem czemu się tak dzieje. Gdy szukałem w internecie, jest to hamulec postojowy. No, tak jak w miarę prosto to nawet nie idzie. Przejazd pierwszy był najgorszy po tym deszczu. Następny będzie inny. Widzicie. No ciężko się to orzy. No. Naprawdę. Ten ciągniczek nie czuje nawet tego puga, co prawda. Ale ma bardzo lekki przód, bo jest bez obciążnika. I jednak na takiej ziemi to robi robotę. Dobra. Jedyneczka i czwóreczka. Napęd dużo daje, bardzo dużo daje. Nie wyobrażam sobie orki tego bez napędu po takich opadach. Dobra. No jest taka walka. Świeci się ten błąd, widzicie, on tak miga, nie miga. Widzicie, pomarańczowy. Uderzenie było, a tu mi się wyjaśniło. O kurde. Widzicie, ziemia jest dobra do orki. Już się tu stało z lemieszem. Ma pierwsza śruba. O tak. No, pierwsza śruba. Kurde no. Muszę jechać do domu teraz. No nic, zaraz się widzimy. No, zaorałem tam za drzewkiem. Tu jest miejsce mokro, no i ustawiłem trochę lepiej pług. No i zauważacie, myślę, że teraz jest fajnie. Teraz robi fajnie. Naprawdę jestem zadowolony, wyrównamy to co było te przeboje wczorajsze, żeby nam prosto szło w miarę. Możecie się śmiać, że takim ciągnikiem i tak orze. No niestety człowiek nie nauczony, nauczony tylko rzemiosła polskiego, czyli Ursusa. To jest całkiem inna orka, nie? Na ten ciągnik się inaczej całkiem czuje. I tą orkę w ogóle się całkiem inaczej czuje. I nie ukrywam, że się dopiero uczę. Także musicie wybaczyć mi błędy. O. Teraz błąd znikł. Następnie kasiruję, ten błąd znikł tutaj. I co? No i nie wiem czemu tak, gdzieś kabel chyba przytarty miałem zobaczyć, ale jest pogłani, bo jeszcze na fuchę jadę wieczorem,
Także z roboty do roboty się gania. No miałem to wyrównać trochę, a tu nic nie wyrównało się tym przejazdem. No nic. Jedziemy. O, lem jeszcze z firmy Zenox. Jak ktoś nie widział, bardzo fajnie się sprawdzają. Tyle kamienic tam wyrypałem, widzieliście co się działo przed chwilą, jaka akcja się wydarzyła, że mi urwało śrubę, a nie lemiesza, bo tam tyle kamieni na dole było. Także ja jestem zadowolony póki co z tych lemieszy. Jest to bardzo fajny produkt. O. Jest to bardzo fajny produkt. Także ja wam serdecznie polecam, zobaczcie. Zorałem już nimi prawie 3 hektary i kurna, nawet nie widać, że się coś zdarło. Naprawdę, porównując z tego co kupiłem kiedyś u nas w sklepie te polskie, to jest rewelacja, nie? Naprawdę. Moje po 10 hektarach prawie już nie istnieją w tej małej, w tym małym pługu. Także jest kurczę naprawdę no różnica, nie? Taka górka, gdzie się starają wyrównać. O, słyszycie? Jak kamyk strzelił. Teraz ten pług pięknie kryje. O, muszę tu wyrównać sobie ten przejazd. I dobra. Powinno być dobrze. Taka zróżnicowana gleba na tych polach u nas. Szczególnie tu u mnie, że się w głowie nie mieści, nie? No ale niestety. Robimy jak możemy po prostu i czym możemy. Niektórzy mają gorsze, tak jak na przykład Maćko, gospodarz, u niego to już w ogóle ciężki temat z tą ziemią i też chłopak daje radę, że nie ma się co poddawać. O, jest mokro. Jest akurat mokro. Glinka. Co robi napęd, to ja, no nie mam pytań, nie? Bez napędu to by nie wjechał tu w ogóle. Słoneczko świeci, przeszła taka chmura. Już się bałem, że... O, tu z Michałem żeśmy wysypywali górkę tam na ziemię. Bo szykowałem miejsce pod wiatem, z dachem będziemy działać. Stał wczoraj talerzował, oddam mi talerzówkę. Bo mam tu robotkę jeszcze, także... Stało tam talerzował sobie... Ugor taki, bo dorał jeszcze taki kawałek pola. Zobaczcie co tu się dzieje, jaka to jest glina. I sprzęcik idzie. Naprawdę jestem pełen podziwu, co napęd robi, no nie? Taki, mówię, że 90 koni nam się marzy z Mateuszem. Ale... Dziw, siaber wychodzi. Ten pług się tu nie chce wbijać, tyle wam powiem. 90 koni nam się marzy z Mateuszem, ale to jest 63 konie. No i jest coś pięknego, nie? Spalanie tego ciągnika porównaj do 30, nieba a ziemia. 30 by mi tu spaliła tyle paliwa i trzeba byłoby jechać, jeździć bardzo długo. Kurde, ten pług się tu nie wbija, co jest? Taka glina tu jest. Tu jest glina, a tu zarabiach, nie? I filozofia nasz mojego pola. No, zobaczcie jak pięknie idzie. Pięknie to kryje, nie? Coś pięknego, naprawdę. Nie da się przestać patrzeć na to, jak ten pług kryje. Jak jest ustawiony, jak pług przykazał. Zobaczcie, no nie widać, że przejazd w ogóle był robiony. To jest coś nieprawdopodobnego. Jedziemy około 7 na godzinę. Książkowa orka. No tu jest całkiem inaczej, bo tu było talerzowane, tam nie było talerzowane ze względu, że pryskałem to. I właśnie to tam się przypchało, czekaj czy się odepcza. Tam trochę zębie, nie. Czekajcie. Dobra, opadł. I on się zbiera bezproblemowo. Dociążyłby tu przód, to myślę, że i ze czterema skibami by sobie radził. Na 4 skiby po 35 spokojnie. No. Ale lepiej mieć ten zapas mocy,
lepiej mieć ten zapas mocy w ciągniku, żeby... No, kurde, ale kamienie grają, masakra. Lepiej mieć ten zapas mocy, żeby nie było problemu i ciągnik wtedy mniej spali. Robotę zrobimy dokładniej. Oczywiście jak my go na przykład jakiś Fernelanda, czy Skipki, czy Overuma, to całe pole, nawet to, gdyby nie było talerzowane, byłoby jak uprawione i zaorane tak jak po stole. Nie byłoby żadnych wybojów, mógłby prosto szedł. Ale co sobie płynie, no coś pięknego. Może wpadnie Piotruś, a to nagra coś z boku, jak ten pług z tym, jak ten ciągniczek idzie z pługiem. Tu było mokro, prawie siadłem, kurczę. Tu jest taki, to pole jest takie zdradliwe na dole i prawie siadłem na tym polu. Także było ciekawie, powiem wam szczerze, bardzo ciekawie. Zobaczymy, jak ten przejazd teraz będzie szedł. Chciałem odpuścić przejazd jeden, bo naprawdę było ciepło przez chwilę. Tu się zaczyna ta ziemia taka oleista, nie wiem jak to nazwać. Dobra, sobie to wyjadę na tą stronę. Wyrównać tą skibę, dobra. Uciekamy z tego oranego, żeby nie mordować się po oranym. Zatrzę tutaj, żeby to wyrównać. Tu, w tym miejscu, tu siadałem. Woda stoi tu miejscami. Jest taka ziemia, że nie przepuszcza gleby, mimo że jest że się wydaje lekka, to pod spodem jest ił i ta woda tu trzyma. I dlatego to tak robi, widzicie co tu jest. Pod spodem jest ił pod tym i trzyma woda. No, możecie mi nie wierzyć, jakbym orał jakoś mega głęboko, to bym ił wyorał i sobie zniszczył tym strukturę gleby i by mi nie chciało nic rosnąć, nie? I byłaby tragedia. O. Zobacz, jak pięknie tu kryje. Jak się pług ustawiło, na cięgle sobie poprawiłem pług, regulowałem kółko i tak zawija niesamowicie, że coś pięknego, dobra? Bijemy sobie wsteczny i jedziemy do góry. To już szybko pójdzie, kawałeczek został. Pola niesamowicie ubywa takim pługiem, a tym dwójką moją. O, jaka piękna tęcza, nie wiem czy widzicie, o. No, widzicie, tam jest zmordowane. Zmordowane. Co ja gadam, ładna ta mordęga była, to sama kurczę przyjemność. To prawda, pług krył tam nie najlepiej, ale uprawi się, zobaczycie. Widzieliście już, nie, to ci co oglądają nas dłużej, to niejedne cuda widzieli, jak uprawiane było pole i do jakiego stopnia się dało je doprawić. Mimo posiadania 30, nie, czy ugór to był, czy cokolwiek innego, to dało radę bezproblemowo. Chwila prawdy, czy to przejdzie. Zaraz się zacznie ten newralgiczny punkt na podjeździe, gdzie woda stoi. Chciałbym zaorać całe pole, więc nie chciałbym zostawić takiego niedoorka. No, to było tutaj, na tej wzniesieniu tu. Trzyma tu jak nie wiem. No i tutaj było dalej. Tu było dalej. No nic, spróbujemy.
siada do pług, ale zawsze sobie tutaj, żeby to wyrównać ze skiwę, bo tak orałem wczoraj, żeby to wyrównać to z górą, potem tak zeszło. Ile ja mam baterii, to chciałem dobra. No, zaoraliśmy pole. Jechałem ostatni przejazd, patrzę, błotnik mokry. Gdzieś odwróciłem się, patrzę, błotnik mokry. A tu się okazało, że tenki przewodzik to malutki do wymiany. On tu chodzi olej. I co? Zdjąłem wydeszek, bo to jest zakładany. Otworzyłem maskę. Idę zaraz, odkręcam przewód, zakładam i jedziemy dalej. Pewnie będziemy już się widzieć w następnym dniu. Także działamy. No, mamy pół godziny później. Przewodzik nowy, silikonowy. A, furtka tak, 30 do 30 bar. Co prawda niezniszczalny teoretycznie, ale wiadomo. Zalany płyną tkani do minus 30. Pół godziny, nawet nie 40 minut i zrobione. Zrobiona robota, ale już dzisiaj koniec, bo jadę na robotę drugą. Także jutro będziemy dalej orać.